20 stycznia w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach odbył się opłatek kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Ciężkowice. Tradycyjne łamanie się opłatkiem zostało połączone ze wspólnym kolędowaniem i biesiadą. Koła gospodyń wiejskich są nośnikami kultury i tradycji z naszych wsi. I jest nas 14 kół i po prostu co roku urządzamy opłatek. Do tego należy, do takich właśnie tradycji należy opłatek, należą dożynki, różne spotkania. I to po prostu my staramy się kultywować te tradycje, żeby młodzi widzieli nas i widzieli i przekazywali to naszym dzieciom i dzieci naszym wnukom i tak dalej. Na scenie występują takie grupy kolędnicze jak Falkowa, jak Siekierczyna, jak Bruśnik będzie miał potem scenkę. Ciężkowice też mają piękne stroje i piękny też występ. Zawsze zapraszamy gości, zapraszamy, bardzo dobrze żyjemy, że tak powiem, z panem burmistrzem, z radą gminy i po prostu zawsze są oni zapraszani i chętnie przyjmują od nas zaproszenia. Na sali w remizie w Ciężkowicach brakuje dzisiaj miejsca. Panie dopisały, mimo że pogoda troszeczkę pokrzyżowała plany, no ale to świadczy o tym, że panie się potrafią zintegrować, potrafią się jednoczyć, no i na takie imprezy corocznie na takich imprezach się spotykać. To jest nieodzowna sprawa, że właśnie poprzez swoją aktywność, poprzez kultywowanie tradycji, panie raz z jednej strony odtwarzają i wzbogacają naszą kulturę lokalną. Przecież każde spotkanie jest okraszone poczęstunkiem, a tutaj wszystko jest zrobione w sposób, jaki był robiony jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wstecz, kiedy robiły to ich mamy czy babcie. Także ta tradycja, ta kultura kulinarna zwłaszcza, no wśród państw koła gospodyń funkcjonuje. My to przyrządzamy, jest nas sporo, prawie 10. Starałyśmy się, żeby to wszystko było ekologiczne, zdrowe, naturalne. Mam nadzieję, że wszystkim się to spodoba, że będą zadowoleni. No taki opłatek organizuje się raz do roku, więc no, trzeba się postarać. 130 osób musimy obsłużyć. Są to kapele, chyba 3 czy 4. Zaproszeni goście. No troszkę roboty było, ale myślę, że kobiety dały radę. Jestem dumna z kobiet, a zwłaszcza tych z Ciężkowic przede wszystkim. Bo naprawdę dziewczyny się postarały. Ćwiczyłyśmy w domu, myślę, że tak i my, jak i grupa kolędnicza z Falkowej. Miałyśmy próby po prostu. Bardzo dziękujemy chłopakowi, który uczy się i postanowił pomóc i zacząć, no bo to o to chodzi, żeby właśnie w dobrej tonacji te kolędy były zaczynane. Trochę w domu poćwiczyłyśmy i trochę na żywioł poszłyśmy też. To jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Jest wesoło się spotkać w gronie ludzi znajomych i pożartować i pośmiać się.